Szanowni Państwo, dzisiaj moja ostatnia służba. Złożyło się tak, że przypada w Dniu Wojewódzkich Obchodów Święta Policji. Z tej okazji chciałbym też podziękować przede wszystkim swoim kolegom policjantom za to, w jaki sposób służyli i za to, że będąc rzecznikiem bielskiej policji miałem okazję być rzecznikiem tylko dobrych policjantów, a bielski policjant nigdy nie stał się medialnym, negatywnym bohaterem. Chciałbym też podziękować również wszystkim Państwu, bo niejednokrotnie właśnie, czy to wykazując obywatelską postawę, pomagając policjantom łapać przestępców, angażując się w poszukiwanie osób zaginionych, daliście Państwo przykład tego, jak może wyglądać współpraca policjantów ze społeczeństwem. No i oczywiście podziękowania za ponad 3 lata współpracy z lokalnymi i tymi ogólnopolskimi mediami. Było to duże wyzwanie, duża przygoda, które przyniosły mi wiele satysfakcji, zarówno takiej zawodowej, jak i osobistej. I te 17 lat w mundurze na pewno dobrze zostanie w mojej pamięci. Zabieram tylko pozytywne emocje. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, żeby świętować z okazji święta wszystkich policjantów, ale przede wszystkim to jest już zwieńczenie tych uroczystości, które w tym roku odbywały się na Śląsku. Przypomnę, że centralne obchody w tym roku mieliśmy okazję właśnie zorganizować w Katowicach, a to wszystko w związku z tym, że obchodzimy 100. rocznicę powołania Policji Województwa Śląskiego. Tym razem okazja do wręczenia zarówno medali, wyróżnień, ale też awansów zarówno dla policjantów z całego garnizonu, ale też przede wszystkim dla policjantów tutaj bielskich, policjantów, którzy są gospodarzami tego terenu.